na konferencji prasowej po spotkaniu Mistrzostwa Pierwszej Ligi Piłki Nożnej MKS Górbork Wibic Suwałki. Przypomnę końcowy rezultat 1-1. Prowadzenie dla drużyny gospodarzy w 19 minucie Kowalczyk, wyrównujący go w 60 minucie Różków. Do dyspozycji Państwa są trenerzy obu zespołów. Po mojej lewej stronie pan Zbigniew Kaczmarek, po mojej prawej stronie pan Andrzej Korwiński. Zgodnie z tradycją i kulturą proszę o ocenę meczu przez trenera gości. No, chciałbym podziękować trenerowi za mecz. Ja powiem tak, że czy piłka jest sprawiedliwa, to Państwo sami możecie osądzić. Na pewno w tym meczu zespół gospodarzy miał więcej sytuacji bramkowych. W moim przekonaniu zasłużył na zwycięstwo. My osiągnęliśmy remis, no, może nie zasłużenie, ale z tego bardzo się cieszymy, bo na trudnym terenie wiedzieliśmy o tym, że Różbo gra bardzo dobrą piłkę. Widzieliśmy ostatnie spotkanie z Arką Gdynia. Przestrzegałem chłopaków przed tym zespołem. Niestety to w pierwszej połowie nie było tak realizowane, jak sobie założyliśmy. I rzeczywiście przeciwnik miał dużo sytuacji, no, ale zabrakło skuteczności. W poprzednich meczach też im brakowało. Życzę temu zespołowi, żeby w końcu się przełamał, bo naprawdę grają niezłą piłkę, a niestety nie, mało skuteczną. Tak? My byliśmy dzisiaj do bólu skuteczni, zremisowaliśmy i z tego się cieszymy. Dziękuję bardzo. Pan trener Andrzej Kamiński, proszę bardzo. Można powiedzieć, że dalej stoimy w miejscu. Niewiele się zmienia, dlatego że jeden punkt po kolejnym remisie nie powoduje, że wędrujemy w górę. Oczywiście możemy być w pewnych sytuacjach zadowoleni, natomiast nie możemy wpadać tutaj w jakieś samozadowolenie, dlatego że po dobrych meczach nie ma takiej możliwości. Żeby się utrzymać w lidze, żeby nie było właśnie sukces sportowy. Skuteczność nasza dzisiaj była, mogę ją ocenić na 15%, może na 20%. Co najmniej tych 5 sytuacji było, o których powinniśmy zwiększyć wynik. Natomiast muszę powiedzieć, że nie dążyliśmy ani przez chwilę do obrony wyniku w tym spotkaniu. W szatni ustaliliśmy, że idziemy po drugą bramkę. Z pewnością nasz przeciwnik również miał takie założenie, dlatego ten mecz był do końca ciekawy, na pewno dla kibiców. Natomiast no, różnica w tym momencie, jaka nas dzieli w tabeli, się nie zmieniła i jest nam z tego powodu przykro. Przed nami kolejna szansa w przyszłym tygodniu w Borku. I to wszystko. Dziękuję bardzo. Są pytania do panów trenerów? Tak, też właśnie odnośnie tego przyszłotygodniowego spotkania w Powęsiedlce, czyli rywal, który na ten moment jest bardzo, bardzo blisko was, czyli mecz zazwyczaj określany mianem na 6 punktów. Nie wiem, czy aktualnie jest blisko nas. My jesteśmy na pewno blisko tutaj dwóch, trzech drużyn, które mają tam jeden punkt więcej, natomiast ja bym nie patrzył w ogóle w ten sposób, prawda? Ale jak przykład jest dzisiaj, kiedy zagraliśmy ciekawe spotkanie z niedawnym liderem pierwszej ligi. Także tutaj myślę, że poziom jest na tyle wyrównany, że niezależnie od tego, czy przyjeżdża na 14, czy trzecia, czy pierwsza, to się walczy o pełną pulę i trzeba po prostu szukać zwycięstwa w każdym meczu. A już mogę teraz powiedzieć, że jestem tego pewny, że to spotkanie w ogóle nie będzie łatwiejsze od tych pozostałych. Także tak samo jak ktoś może myśli sobie, że Kurzba przez to, że jest na miejscu przedostatnim, że ten mecz z nami to jest spacerek, to również się myli, bo jednak nam czegoś brakuje. Brakuje nam skuteczności, jak wcześniej ten powiedział, natomiast no, drużyny grają w futbol, można powiedzieć, poziom jest bardzo zbliżony. Ja pozwolę sobie zadać pytanie, czy w poniedziałek Michał Kordiak będzie miał indywidualny trening strzelec? Wie pan, ja chciałbym podkreślić pewną rzecz, o której powiedziałem też w przerwie meczu, że te sytuacje, w których on się dzisiaj znalazł, było ich chyba 5, który mógł zdobyć bramkę. To były sytuacje, które wynikały z tego, że on na boisku był bardzo ruchliwy, dużo pracował, w zasadzie był wszędzie. Chwilał za dwóch, można powiedzieć tak kolokwialnie. I ja bym chciał, żeby on to utrzymał, dlatego że to jest, no, bywa taki dzień, że niestety nie wychodzi nic, prawda? Bywa taki dzień, gdzie
niezależnie od tego, jak się kopnie i w którą stronę wymuduje siatce. No dzisiaj był ten słabszy dzień, natomiast myślę, że on powinien mieć dalej głowę czystą, strzelił wcześniej bramki, między innymi w Gdyni, prawda, tutaj w Kluczborku. Także on to potrafi robić i miał taką dyspozycję, nie ma. Ale naprawdę dla zespołu zrobił się bardzo wiele. Chciałbym, żeby również kibice to uszanowali, dlatego że to jest zawodnik, który nie kalkuluje, który cały mecz daje się wszystko. Już była jasność, moje pytanie nie zmierzało do kwestionowania potrzeby bycia na boisku Michała Pildera. No. Ja tak to nie dobrałem. Panie trenerze, ale z czego wynika ta nieskuteczność? Bo nie tylko Kolder miał się tyle sytuacji. Miał też Kowczak, miał też Kowalczyk poza tym golem. I to już w dniu tak było, że te sytuacje były, a bramki nie padają. Znaczy padają, ale nie tyle, ile było. No i to się jedną osobą odpowiedzi, skąd wynika brak skuteczności. Prawda? Myślę, że najważniejsze jest to, że sytuację stwarzamy. I tutaj miałbym powód naprawdę do zadumy i miałbym problem, jeżeli byśmy nie stwarzali sytuacji i gralibyśmy piłkę nudną, małą i szkodą. Natomiast sytuacje są. Nie ma skuteczności, prawda? No w Katowicach było tak, że Gonsarz w każdej sytuacji, w której się znalazł, strzelał bramkę, prawda? Bo miał podobny mecz, może jak dzisiaj, tylko że on trafiał, a Michał nie trafiał. Ale myślę, że to tak, nie ma takiej reguły zasady, którą można by w tym momencie użyć i powiedzieć, dlaczego on akurat nie strzela, dlaczego inny nie strzela. Kowalczyk do tej pory nie strzelił bramki, a dzisiaj strzelił piękną bramkę, prawda? Też można zadać takie pytanie, dlaczego wcześniej nie strzelał. No myślę, że to kwestia tego, żeby się po prostu odblokować za tydzień i będzie wszystko dobrze. Dziękuję. Jeszcze proszę o ocenę występu bramkarza Rudyńskiego, jeśli pierwsze do tego. Znaczy, może w ten sposób ja bym powiedział, że daleki jestem, być może mam takie przyzwyczajenie, nie wiem czy dobre, czy złe, ale ocenę bramkarza. Nie chciałbym tego robić, dlatego że czasami jak się zbyt wiele powie o bramkarzu, to może oni niech po prostu się spokojnie pracują i robią swoją robotę, bo myślę, że to pytanie jest zadane z takim podtekstem, co z Pogorzelcem, jak wróci na przykład za tydzień, prawda? Będę o tym myślał dopiero w tygodniu. Zagrał Christian dzisiaj zawody przyzwoite, oczywiście parę poprawek, ale na przedpowiedź zagrał ciekawie. Tutaj to pytanie też powinno wyglądać, jak zagrał drugi młodzieżowiec, który dzisiaj był na boisku, prawda? Znaczy nie Pogorzelec, tylko Tomaszewski. Myślę, że ogólnie jako zespół to wyglądało przyzwoicie. Myślę, że to jest najważniejsze.